większość ludzi i tak nie osiąga, jak wychodzi ze szkoleń? Mm -hmm. No bo nie ma rozwoju duchowego. Dokładnie. Jak dalej będziesz sobą, no to spój inaczej, to jest tak. Spójrzcie na swoje życie dziś. Jeżeli one Wam nie pasuje, to się musicie zmienić. I to całkowicie. Stworzyć nowe nawyki, nowy mindset. Jeżeli pozostaniecie sobą, to będzie tak, jak jest, albo gorzej. I to jak się zrozumie, że dobra to nie świat zewnętrzny decyduje kim ja jestem, co ja osiągnę. Tylko, ja. tylko jednak ja, no to to jest właśnie ta droga na, na, na skróty przez poprzez rozwój duchowy, że jak zmienicie siebie, zmienia się wszystko też nie wiem, czy na takie skróty, nie wiem, czy to jakaś nowość, bo w, w takich religiach jak buddyzm czy inne już dawno o tym mówi się. Oni że... to trudniej tłumaczyli. <laughs> taka prawda. Tak jak David Hawkins powiedział, że tam mówili jak wybaczać, jak ten, ale nie powiedzieli dokładnie jak to zrobić. No tak, <laughs> tak. Także nawet Jezus nie miał takich lifehacków jak niektórzy teraz. <laughs> ale z całą pewnością myślę, że od tego trzeba zacząć. Być spokojnym, gdy inni frikują. Pierwsza taka podstawowa rzecz, że Wyobraźcie sobie, żeby cały czas być spokojnym, żeby mieć cały czas chill, niezależnie od tego, co się dzieje. Że możecie trenować wtedy i cisnąć, czy realizować swoje cele, gdy się wam normalnie by nie chciało. Czyli przyjmujecie kontrolę nad swoją, można by rzec, energetyką. I teraz, jaką trudnością dla wielu osób jest zdrowe odżywianie? Jest to dla nich jakaś wiesz, wymówka, że odmówić sobie deseru, odmówić sobie jakichś mhm. takich rzeczy, które się lubi, taka nadwaga. Walczą ze sobą, a wyobraźcie sobie, że robicie to bezwysiłkowo. Doświadczaj życia w pełni, gdy inni oglądają telewizję. No, no to to umiem. <grystanie> generalnie, jak już zaczynamy być wyzwoleni i nie blokują nas bliscy ani dalsi, ani generalnie ludzie wokół nas, to jesteśmy w stanie żyć na własnych warunkach i realizować marzenia z dzieciństwa, coś pięknego. Tworzyć, czyli znowu poprzez to, że stajemy się wyzwoleni, możemy dowolne marzenia wcielać w rzeczywistość. To jest dla większości ludzi abstrakcja, ale dzisiaj ja się czuję serio, na tyle mocny, że wiem, że cokolwiek bym sobie nie wyobraził, jestem w stanie zrealizować. No i teraz, jak macie gościa, co napisał 13 książek i wybudował ponad 100 domów. To chyba, wie co mówi, nie? To jest to taki, wiesz, to jest w ogóle no ja też podzielam, jedno koło drugiego nie leży W sferze nawet, artystycznej nie? tak samo. Znacznie łatwiej się tworzy, kiedy jest się wolnym umysłowo, niż kiedy się żyje w tej całej frikolandii. No bo to nie jesteś w stanie być kreatywny, jak jesteś i energetycznie, nie jesteś w stanie. i mentalnie. To jest Albo very, 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 very very hard. Zwiedzaj świat, gdy inni się boją zmian, ile ludzi się boi w ogóle, wiesz, pojechać. Wziąć bilet, nie wiem, do Dubaju i potem, dobra, ogarniemy. Albo 10 lat to samo miejsce. Ta Olinga i dziękuję i koniec poznawania świata. Osiągaj, gdy inni hejtują. To mi się podoba, bo no, e, tak, mnie, mnie hejtują, już nawet nie, że mnie napędzają, bo już teraz tak, tak naprawdę przelatują koło mnie. Ale to jest fajny motyw, że normalnie ludzie zaczynają cię hejtować, a ty po prostu osiągaj. Bądź osobowością, która na przekór wszystkim będzie udowadniać, że robisz coś niesamowitego. To jest, ha! Wsadziłem, w <laughs> Ale jest to fajne, przynajmniej na początku pamiętam, że jak te pierwsze marzenia realizowałem, to było takie koman, mhm. Że wszyscy mi cisnęli, ale dałem radę. Fajne to było. Dzisiaj tak patrzę, że jak jakiś obraz stary, ale fajne to było. Ja tak miałam z masterem, nie? że jak założyłam, to, to też wszyscy. Nie, weź, splajtuje. Najpierw mi mówili, jak założyliśmy, że splajtuje po pół roku. Po pół roku mówili, że splajtuje po roku. Po roku mówili, że splajtuje po dwóch latach. Potem mówili, że mamy chore pomysły. A teraz mówią, że. Super pomysł. Że w sumie, w sumie wiedzieli od początku, że to będzie działać. Kolejny motyw, wybaczaj, gdy inni nienawidzą. To no To jest to uzdrawia. trudny motyw. To uzdrawia, ale no ja na dzień dzisiejszy, nawet najgorszych hejterów, serio was pozdrawiam, nic do was nie mam, nawet współczuję. E, I to zaczyna być znowu lekkość do współpracy z pracownikami, do współpracy z ludźmi, do poznawania nowych ludzi, wybaczania bliskim. E, to znowu to jest, to jest tak ogromna wartość ja energetyczna. Tak, do wybaczenia samemu sobie. O, no widzisz, no ja tego jest... nie ogarniałem, chociaż też było, nie, dobra. W moim przypadku. Parę rzeczy to musiałem sobie odpuścić. To zmieniło naprawdę Parę dużo, wiesz. Zagrałem, bo, bo ambicje ambicjami, ale tak zwane chore ambicje i wiesz, i zaprzątanie głowy, że nie osiągnęłam tego, co chciałam do tego wieku, bo to, bo tamto, siamto. Wybaczenie sobie, że wiesz, odpuść nie zostaw, no. działaj tu i teraz, nie mieszajmy. Dobra, się dobra o tym, co to był to samo obwinianie i tak, tak. dalej. Okej, okay, okej, okay, no, no to, to, to można. Mam to to to? też że znowu autosabotaż. <laughs> No nie, znaczy czasami miałem do siebie pretensje, że na przykład za mało robiłem, mogłem więcej, mm -hmm. la, la, Ale to już jest właśnie to, że dobra, puść, energia wzrośnie, zaczniesz działać. No, ale... dawaj teraz, a nie o, ja tam. Proste mechanizmy, nie? Przysuł, <śmulacje> <zauberiemy>. <śmulacje> Dawaj, gdy inni chcą tylko zabierać. To jest hit, że większość ludzi chce tylko brać, 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 czyli wiesz, jak mogę więcej zarobić, jak mogę ogarnąć. Tworzą na biznes na przykład chcą, i od razu chcą, myślą, chcą. że on musi być dochodowy, nie? Tak. A tu jest to, że jak się koncentrujemy na elementach, właśnie, co ja mogę zrobić, żeby zmieniać jak największej ilości ludzi życie? Życie, świat, mieć Tam. Imię. Ten wszechświat nagradza nas energią w postaci na przykład wolności finansowej to widać też po mnie, o, że daję. ja napisałem 13 mm -hmm. książek, kanały na YouTube, dzielę się tą wiedzą rozwojową z całej siły, dlatego to wszystko tak fajnie u mnie wygląda, bo ja daję z siebie tysiąc razy więcej niż otrzymuję w zamian i teraz to, to mało kto rozumie. Ale ja robię to co kocham, dlatego ja nie mam z tym problemu, żeby dawać cały czas. Nie gdyby... czujesz, że ty dajesz, że coś tracisz, tylko masz taką wewnętrzną potrzebę, chcesz, idziesz. Tak, tym. i teraz to jest tylko i wyłącznie zawdzięczam rozwojowi duchowemu, bo gdyby nie było w tym wszystkim co ja robię, większej misji, to mi by się nie chciało. Czyli to, to musi być jakaś, jakaś głębia w tym wszystkim. Tak. I teraz czy to było FTC, czy Biuro Podróży, czy książki, czy nawet szkolenia. nawet teraz te lifey, które czy... robimy są totalnie, to totalnie darmowo totalnie, otwarte. I, i, I to jest totalny fan. Dzielimy tego, się my... wiedzą, na, za którą tak naprawdę zapłaciliśmy grubą na kasę. Ale kasa to jedno, ile żył. Nie? Wiesz, tam już patrzysz na tą żyłkę no. i mówisz, kurde. Ale tu rzeczywiście masz rację. Jak ja, ja poczułam ten mechanizm, że jak daję, to, to potem wracasz z niebotyczną. A wszystko, niezależnie jaki masz biznes, ilości. jak połączysz go z rozwojem duchowym i sam będziesz na zaawansowanym poziomie, jesteś w stanie tysiąc razy więcej dać wartości, energii pozytywnej, która potem ci się stanie zwrócić. I to nie rozumie większość przedsiębiorców. E... Tylko oczekują i chcą. Tylko chcą, chcą, -hmm. chcą, a nie chcą siebie Zyski. zmienić, co sprawia, że później więcej zarabiasz. Także to taki hit. Inspiruj swoim przykładem, gdy inni chcą wszystkich zmieniać. To też jest fajne, że ja właśnie byłem na tym etapie, żeby zmieniać, 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 ale w pewnym momencie to, sam być. ze sobą zaczynasz być szczęśliwy, przepracowałeś, już nie oczekujesz, to sam zmieniasz tą rzeczywistość poprzez nie to, że chcesz ją zmieniać, tylko sama twoja energia to zmienia. To jest, to jest, to jest niebywałe. Kochaj wszystkich ludzi, gdy nie skupiają się tylko na najbliższych, to też jest już poziom hard, że czasami gdzieś tam widzę takie, były nawet pod naszym chyba ostatnim live'em, gdzie wspominaliśmy o tym, że właśnie na najwyższych poziomach kochasz już wszystkich jedno tak samo, czyli czy to jest moja córka, żona, mama, tata, pies, kot, drzewo, pijak, morderca? Wszyscy jesteśmy u podstawy jednym i tym samym. Zięć. Większość. Większość. No ja się nie przesadzajmy. Jedna, Ale u podstawy, jak się to zaczyna rozumieć, to ta energia nasza już zaczyna tak wibrować, że to już zaczyna być abstrakcja i która jest w stanie przyciągnąć niesamowicie. Czy znaczy inny, inny wymiar masz w ogóle miłości? Odbierasz to zupełnie inaczej, niż zazwyczaj ludzie patrzą na miłość. Dokładnie. I nie, nie chcę mówić, że to jest proste, ale jest to wykonalne, bo coraz więcej ludzi udaje mi się, pomimo ich wad i tak dalej, czuć już tą fajną, naprawdę wspaniałą wibracyjkę. No wiesz, że jak jeszcze chwilę się na tym popracuje, to zaraz będziesz do Tak, zaczynasz do, ich do dostrzegać w innych kolorach, nie? Jeden do jeden mm -hmm. zawsze tak samo, ale tak. to trzeba samemu się takim stać, żeby ten świat taki widzieć cały czas. Emanowało to. Czas. No i samodoskonal się i to jest myślę to jest cała, cała też yy, piękna idea, gdzie większość ludzi marnotrawi czas na Netflixach, na robieniu bzdetów, yy, a nie ciągle się samodoskonalą. Ja jak przedtem złapałem tego bakcyla tego rozwoju duchowego, ja po dziś dzień, gdzie to już jest Teraz to już jest 14 lat. 14 lat codziennie się uczę. Codziennie. Nie, nie było dnia, żebym przynajmniej pół godziny, godzinę przed snem nie, nie oglądał jakichś materiałów czy czegoś nie przeczytał. Czy ja myślę, że to się nie ma. Tak nie jak ma. u mnie to się stało częścią ciebie, bo nawet jak siedzimy razem na kolacja, obiadach, zawsze, zawsze rozmawiamy o czymś tak rozwojowym. Lecieć. Wiesz, ostatnio czytałam to, widziałam to i ty tak samo i Roman tak samo I, i ja widzę, że ludzie, którzy są za pan brat z rozwojem, ten rozwój staje się ich częścią, wszystko jest dla nich inspiracją, wszystko jest dla nich edukacją i są na maksa ciekawi tych nowych rzeczy. Dlaczego? bo rozumiemy, jaką to ma wartość i rozumiemy, jak wiele pozytywnych rzeczy wnosi to w nasze życie. Co mogłabym dopowiedzieć? Co mogłabyś mi dopowiedzieć? Jak, ja jak, jak, jak ty w ogóle jesteś Z ten? tobą. <laughs> tak siedzieć sobie, sobie, sobie w, w mariocie, Fajny tak, widoczek. Pozy pozytywny wibrator. <laughs> tak właśnie postępują ludzie sukcesu. Do końca życia się rozwijają. Mateusz, bardzo ładnie. Bardzo dziękuję. Zgadzamy się w Ale tak nie da się nie rozwijać i nie osiągać niesamowite rzeczy, albo trzeba mieć takiego farta co do bycia osobowością sukcesu, że to jest jeden na nie wiem. Nie, to się nie zdarza. Zdarzają się. No to chyba, że masz człowieka, który nad tobą wiesz. Albo jesteś takim praktykiem, że robisz tyle rzeczy, że się szybko na własnych błędach uczysz. Uczysz, uczysz, uczysz. uczysz, uczysz. No to jest rozwój. Też są. No, może nie da, no inaczej. Nie da się pewnie w takim kontekście, że. Nic nie robić. Na turbo wysokim poziomie, czy to duchowym, biznesowym, a już, nie daj, a już nie w ogóle na, i wiesz, i w relacjach, i w biznesie, i w duchowości, być wszędzie na wysokim, to jest nierealne, żeby się nie ucząc, rozwalić kilka obszarów. No tak. Jeden obszar jesteś w stanie rozwalić. No jesteś. W stanie. Ale nie dam pięć, nie? Mm -hmm. Jest to nierealne. Tak. To jest po prostu niemożliwe, bo nie, nie masz tyle czasu, żeby być Dokładnie. mistrzem i od trenowania, mm -hmm. i od relacji, i od tego, i od tamtego. Eee, Dawid, a jak się nazywa czternasta książka i o czym będzie Marcel? A, jest tyle pomysłów, Czekaj. że po prostu. Tak, ale, ale czternasta forma będzie życia? forma życia. Tak, razem z Mironem będziemy robić tą, tą transformację, także. Sexy body. Eee, Oscar, dla większości osób to są głupoty i bzdury. No dokładnie, dla większości osób. Dlatego cieszymy się, że nie jesteśmy większością. Dlatego ludzi sukcesu jest mniejszość, a nie większość. No. Eee, co tu mamy? Ewa, wspomniałaś o partnerze, robicie wszystko razem, Albert pyta. Eee, może zrobicie specjalną ofertę dla par. Z chęcią byśmy z wami potańczyli. <laughs> yy, w ogóle słuchajcie, jest to w planach, żeby zrobić szkolenie typowo z relacji dla par, bo no, tutaj to nie jest sekretem. Wszyscy ludzie, którzy nas znają, to, to wiedzą, że my spędzamy ze sobą 2-4 na chat, żaden marketingowy. Ja w tym nie widziałam nic dziwnego. <dawansujesz> dla mnie to było normalne. Dopiero ludzie z mojego otoczenia zaczęli mówić do mnie, że to jest wow, to jest w ogóle niesamowite, że my tak ze sobą na zasadzie synergii funkcjonujemy, tak się uzupełniamy i. Yy, tak naprawdę to jest do zrobienia. Trzeba świadomie ze sobą rozmawiać, dużo rozmawiać, zadawać być sobie pytania, no. samemu się ogarnąć. Wymaga to trochę pracy, ale powiem Wam, że ja byłam w kilku w związkach, bym tego nie nazwała, relacjach z ludźmi, gdzie ja byłam sama totalnie nieświadoma i no to był dramat, to był po prostu katastrofa. Natomiast w tym momencie ja sobie nie wyobrażam życia bez związku. I to nie jest tak, że jestem uzależniona od Romana, tylko po prostu. Fajnie przebywać w takiej relacji. W fajnej energetyce. Się... No, tak Napędza. No. Jedni lubią na huśtawkach, a inni tak. No. <grystanie> 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 Jak radzić sobie z przeciętniakami, jeżeli musisz mieć z nimi kontakt? Rozumieć ich. Pyta Kacper. Rozumieć ich, współczuć im, inspirować ich poprzez swoje działania. No, a Tylko to są zawsze dwa wymiary, bo to jest w stanie nas wyzwolić, okay? że jesteśmy w stanie tolerować blejakość, Niższe poziomy świadomości, nie ma problemu, ale problem się robi wtedy, bo ich energia emanuje mimo wszystko. I teraz z jednej strony można to zaakceptować i tak dalej, mm -hmm. i być na tych wyższych poziomach świadomości, żeby to ogarnąć, ale druga strona jest taka, że robisz taką grubą czerwoną kreskę i zaczynasz poszukiwać ludzi bardziej ogarniętych świadomych, i masz te dwie opcje. I czasami da się znieść tych, nazwijmy to, hejterów, ale czasami trzeba im powiedzieć, do widzenia. I to też jakim trzeba być kozakiem, żeby odciąć się od znajomych, od patologicznych związków, od różnych złych rzeczy. No ja myślę, że trzeba się sfokusować bardzo mocno na sobie. Tak, ale czasami. I w wiesz, momencie, kiedy nie mamy, możesz... różne, mamy różne kalibry, nie? Czyli no wiesz, ale no, załóżmy, że nie możesz... Wita żona na przykład. No i teraz wiesz. O jezu, ty to no, ogarnij się no. No, wiesz, no, ale Ogarnij się, tak? No będziesz ogarnięta, ale i tak zostaniesz w czapę i tak. Chociaż to przeważnie też tak nie do końca działa, bo jak zaczynasz sama wiesz, wibrować wyżej, to drugi gościu się zaczyna. To z, z tą pewnością siebie, że wiesz, jak jesteś pewny siebie, to rzadziej dostaniesz w łeb na ulicy, niż jak jesteś, wiesz, boisz się i uciek uciekasz. Nie wiem, nie doświadczyłam Słuchaj. Ale tak to działa, że ludzie boją się atakować mhm. silnych. E, tak samo jest w naturze: jak ktoś jest kozak, no to mu się nie każdy stawia. Mhm. Czyli znowu, no, trochę masz ty racji. No ale jest też, ale też jest metoda grubej, czerwonej krechy. Ale też jeszcze bym chciał powiedzieć, że jak masz przy sobie przeciętniaków, to znaczy, że sam przeciętniakiem jesteś. Tak, szrek. Dlaczego? Bo yy, jak już jesteśmy na wyższych poziomach świadomości, to dobieramy sobie ludzi świadomie i teraz jak ty jesteś z ludźmi turbo nieogarniętymi, to świadczy o tym, kogo ty sobie dobrałeś. Czyli tu też jest taki myczek, nie? że jak my wzrastamy, to zmienia się nasze otoczenie. Ale jak jesteś, to możesz i tak tak siebie ogarnąć, że nie przestaną ci przeszkadzać. No albo się odcinamy. Mm -hmm. Czyli jakby trzy, trzy opcje. <laughs> Marcel, Dawid, jak tam książki do Smana? Którą ten? Nie przeczytałem, bo jestem w trakcie pisania swoich. Ja nie czytam, ja piszę. <laughs> to jest dobry tekst. Karolina, kiedy poczuliście, że macie inne wibracje? Jaka sytuacja to pokazała? A, ciekawe Karolina, pytanie. No u mnie to był. rogal <laughs> na twarzy tak naprawdę Ale to jest to, fajne pytanie. Kiedy poczułaś, że masz inną wibrację? W momencie uświadomione, nie? W momencie kiedy jakieś tam sytuacje powtarzają się cały czas w naszym życiu. Się wokół nich kręcimy. Codziennie na przykład wstajemy, dzwoni budzik, nie wiem, myjemy zęby, takie takie podstawowe rzeczy. I kiedy mnie już zaczęły te rzeczy Przestawać irytować, czyli na przykład dzwonek z przestał być e, irytujący, tak? irytujący, tylko po prostu motywujący. Albo e, wiesz, mycie zębów przestało być stratą czasu, tylko w tym czasie na przykład jakieś sobie afirmacje czytałam, które wisiały u mnie na lustrze. Zresztą, że, że wiesz, że jesteś fajna, jesteś seksy, jesteś hot, uwierz w siebie, ta, tam. Ta. I, i ja już tą energię swoją odczuwałam trochę inaczej i ja widziałam jak na takich po, pojedynczych aspektach jak trening, e, zmęczenie po treningu, kąpiel, że ja miałam zupełnie inne poczucie siebie, zupełnie inne poczucie w ogóle tego co się dzieje, a najlepiej chyba mi pokazały to negatywne sytuacje że zupełnie inaczej zaczęłaś. Jak ja, tak ja już zaczęłam w takich mega mega trudnych wiesz sytuacjach czuć się okej, okay, jest okej, okay. a nawet jeszcze zmotywowana do działania dalej, że to mnie nie ruszało. A normalnie już by było No to sobie myślę lecę. Już jestem orłem w kurniku. No. <laughs> Cytuję Dawida Pępkowskiego. <laughs> no, no to, to przynajmniej u mnie tak było, że, że najpierw te malutkie takie pojedyncze rzeczy, że już jest fajnie, a potem właśnie w takich trudnych elementach, że, że jest ok. A ja bym powiedział tak, że ja zacząłem to odczuwać, jak zacząłem to obserwować. Czyli kiedyś ja po prostu, okej, okay, raz się czułem dobrze, raz źle, raz średnio, mm -hmm. raz tak. Ja tego nie... Nie rejestrowałem jakby. Jesteś mężczyzną, jak kobiety, a kobiety to, teraz, to A teraz ja mam tak, że te najmniejsze, najdrobniejsze zmiany odczuwam i to nawet zjem trochę więcej, czuję, że mam więcej energii, spałem. Ja, cały czas ta energetyka, ona u mnie się zmienia i ją cały czas mhm. obserwuję. Czyli rozbudzenie mięśnia świadomości, obserwacji, ile mam energii w ciele sprawiło, że to obserwuję i wiem, jak się czuję i że mi się ta wibracja niesamowicie zmieniła. Tak samo no, dzięki temu Hawkinsowi, obserwatem. ta mapa poziomu świadomości mm -hmm. sprawiła, że mi jest dużo łatwiej być na radości, na pokoju, mm -hmm. bo ja w końcu się nauczyłem to nazywać i obserwować. Czyli bez nazewnictwa i obserwacji nie byłoby tak dobrze, jak jest. Tak Czyli by... znowu poznałeś mechanizm mm -hmm. i dzięki temu mogłeś go łatwiej u siebie zaobserwować. Tak, i sobie się z nim zacząć bawić, zmieniać, modelować, mm -hmm. tworzyć. No. Jak zacząć wyrażać emocje, uzewnętrzniać się, a nie dusić? Pyta Mateusz. No, duszenie emocji to koło niedaleko wstydu. I z jednej strony to może być metoda małych kroczków, czyli um, zacząć od małych, drobnych rzeczy. I to jest ja myślę tak, że to jest jak już sobie mamy to uświadomione, że dobra, nie potrafię z siebie wyrzucić emocji. Bo nawet dla takich osób, które są poblokowane, dobrze jest się wydrzeć. No właśnie chciałam powiedzieć. Zajmę ja poduszkę, po pokrzyć sobie w, do poduchy. Iść na leczkę jedź, gdzie... jedź do tak. klubu, y, też sobie pokrzycz, Nie wiem, jak mm -hmm. muzyka gra. Zacznij od rzeczy prostych, żeby wydobywać te emocje, bo jak ma, wiesz, że masz ten problem, to w taki prosty sposób można to zacząć sobie odkręcać. Zmień playlistę na ramsztan. <laughs> duchast, nie? Nie, to mogą być takie małe rzeczy, ale też można zaatakować od razu na przykład na maksa, na grubości i w ogóle zobaczyć, zaobserwować to siebie, nie? Czy coś się zmienia. Bo, no bo, bo ja wiem, że to różnie, to zależy od, od człowieka. Bo przy niższych poziomach to nie jest takie proste, żeby... No bo nie masz odwagi. Żeby to tak sobie ozrobić. Ale tutaj się kłania technika uwalniania, zaprzyjaźnienie się z tym, że jest ta emocja, że ona mi nie przeszkadza. Uświadomić sobie, że wszystkie te emocje są OK. Tak. Bo, Złe, jak, dobre, bo jak zaczynamy mówić, okay. dobra, ja się nie uzewnętrzniam i tyle, tak. to przestajemy mieć z tym problem. Mur, który wyrasta między tym, że ja chcę być inny, a nie jestem taki jak chcę, on maleje. I jak on zmaleje, energetycznie urośniemy, to jest łatwiej później to, te stany zmieniać. Tak, się z tym jakoś challengeować. Dlatego ta akceptacja, technika uwalniania Hawkinsa, no to to jest gdzieś tam podstawa do tego i metoda małych kroczków, żeby to sobie odkręcać. Nawet powiedzieć, że... Że, że jestem wkurzony, nie? jestem wkurzony, przyznać się do tego już. Ale i jest okej. Okay. Wy kobietki potraficie dusić, nie? To jest myślę ten. Dusicielki zawodowe, Boa. Marcin, hej, myślicie aby zrobić taką osadę dla osób czujących klimat? Osadę. Czemu osadę ty, jakiś wiesz? Bo to się kojarzy, wiesz, bo to w sobie tak jest trochę nie. Rozwój duchowy wyrzucić to na jakąś wieś tam, widły. Jest, takie horory były, nie, że wiesz. Jakiś Big brother, zamkniemy się w domku i kamerę włączymy. Ale powiem ci, że Marcin, jest coś takiego, że mi się gdzieś tam marzy, żeby zrobić takie miejsce, stworzyć takie miejsce. Mm. Bardziej taką akademię, nie? Ta, ale mi się wydaje, że to się samo ukształtuje, bo na takich miejscach, na przykład jak nasze szkolenie, już nie przyjeżdżają osoby z pierwszej łapanki. Tam już się nawiązują relacje, tam się nawiązują znajomości, przyjaźnie. Ja myślę, że coś się my samo ukształtuje. Jeszcze jesteśmy uchodzi. młodziutcy. Te, te grono ludzi świadomych, one będzie wzrastać tak. i my się przyciągamy jak magnes. Także to jest kwestia tylko kiedy, gdzie, jak. Niekoniecznie trzeba budować osadę. Ale z osadą hasło dobre. Michał, czy posiadasz bądź mm, posiądziesz kiedyś wiedzę na temat obracania już nie milionami, a miliardami? Na przykład chciałbym prowadzić e, fabryki samochodów. Michał. Jak zarobisz pierwszy miliard. To ci powiem. Ale nie wiem, czy mi się będzie chciało tak walczyć, bo to ja nie widzę w tym celu. To może być cel życiowy. Nie, ma, nie widzę z tym problemu, żeby ktoś był zawodowym, tak jak jest sportowcem. Zawodowym biznesmenem, że robi to pro. Tylko jeżeli robi to Ale na Ale To ucierpią inne rzeczy i teraz ja. fundament uważam, średni, nie. No, ja uważam, że dużo fajniej jest mieć trochę tego, trochę tego, żeby to wszystko wgrało, czyli relacje, pasje, podróże, biznes, life master i tak dalej. Mm. Bo życie ma dużo więcej, może mieć smaków, niż tylko. Wartości niż zera na koncie, nie? Tak, no bo to, to jest fajne. To jest etap w życiu, ktoś jest. Ale to jest, jest jakiś zajść, tam przycinek, tak. to jest jakaś tam książka. To jest tak jakbyś miał właśnie całą swoją wiedzę zamknąć na, nie wiem, trzech książkach biznesowych. No dobra, ale są jeszcze romanse, są jeszcze podróże, są jeszcze. Jest książce, wiele rzeczy, za których warto żyć. Tak, dlatego pójście na maksa w jedną rzecz. Okej, okay, są ludzie, którzy są. Yy, psychopatami. Pozdrawiam Heince, nie? Zaraz leci na kulturystyczne zawody, żeby e, być ja IFBB Pro. <śle> ale, e, ale można na, na wiele sposobów. Także to się nie zapowiada. Chociaż może mam coś głupotę wymyślać. Przez przypadek jeszcze. zarobić mnie. <śle> jak się udało parę milionów, to już bliżej jak dalej w teorii, nie? bo najgorzej to, tą stawkę <śle> rozturlać. E, Kacper, jakie książki polecasz, żeby przeczytać? Nasze. Tu masz dwie. Jak udostępnisz, to, to już mamy. Wlatują dwie nasze nowości. A jeżeli chcesz więcej inspiracji, to Dawid Piątkowski komu, kośnie książki i jak jeszcze ich nie przeorałeś, to ten. I taka jest prawda, że poczytacie sobie inne, tam jak Karatola, Sadguru i tak dalej, zobaczycie, jak one są w trudny sposób napisane. Yy, dlatego te moje książki są bezcelerami, celerami? Tak bo są po prostu prosto napisane i to jest jakby cała sztuka że to selekcjonowałeś po prostu i to samo ja robię wiedzę taką logikę. Samą... No. jesteśmy logiczni i łatwiej, nie? Samą śmietankę. Kto będzie z ludzi sukcesu na tym szkoleniu, Igor Jajewa? A tak to nie analizowałem tam nazwisk. Kto <laughs> będzie, także nie, nie powiem ci. A teraz jakiego sukcesu? Bo wiesz, sukcesem może być to, że ktoś nie, nie, nie drze mordy na swoje dzieci. Nie? Niekoniecznie musi być sukcesem yy, zera na koncie, bo to jest tylko jeden z obszarów życia, które są istotne. Yy, I to w sumie te zera na koncie nie tak bardzo jak te pozostałe. <laughs> także sukces sukcesowi nierówny. Jaka historia człowieka sukcesu zainspirowała ci najbardziej? Pytanie Dawida, Dawida pyta Mateusz. Jaka historia najbardziej zainspirowała? Hmm, muszę no jest powiedzieć trochę... dużo. Ale na... która najbardziej? Taka pierwsza, która ci się rzuca w oczy. Znaczy to, to ja powiem. To ja mam pierwszą taką, to jest Arnold. Bo to jest tak, gościu ze wsi w Austrii, który wymyślił sobie, że będzie kulturystą, gdzie tam nie było żadnej siłowni? <laughs> Trafia do wojska. Gdzie budują mu później siłownie, robi Mistrza Europy. Miał marzenie, żeby być w Stanach, był w Stanach, potem chciał być aktorem, był aktorem, potem chciał być gubernatorem, był gubernatorem. No i generalnie wszystkim opowiada, jak to zrobił. No, Także ta jego historia to jest dla mnie abstrakcja, że wtedy jeszcze nie było takiej wiedzy, wiesz, mhm. dostępnej, a on sobie tak to uwierzył, że to ogarnął. <grywka> to, to jest hit. Ja, wiesz, ja dosyć długo, jak się przeprowadziłem do Gliwic, Yy, nie, nie miałam internetu takiego, żeby mieć YouTube'a czy coś I, i ja pamiętam, że ja średnio w ogóle, żeby coś oglądać, ale od gdzieś tam chyba 12. roku życia miałam taki zeszyt, gdzie wklejałam z żurnali różne rzeczy i że tak powiem, to, to może zabrzmieć śmiesznie, ale ja sobie zbudowałam swoją wizję mojego życia, sukcesu, jak bym chciała, żeby ono wyglądało, taką wizualizację w głowie i ja jej się przez wiele lat trzymałam Aha. Także tutaj to bardziej było wiesz, marzenie jakieś tam sobie wizualizowałam, niekoniecznie wiedziałam, czy jestem w stanie je spełnić, ale okay. wiedziałam, co da mi szczęście i co bym chciała osiągnąć. Co jest ciekawe, że jak jakiś czas temu ten zeszyt wzięłam sobie, otworzyłam w domu chyba dwa lata A, temu, ale fajnie, no. to to jest niesamowite, że ja mam faceta, który wygląda jak ci modele. <laughs> tak? Zwykle <zemukaj, śmiech> tak. No. W podobny sposób się ubieram, maluję, biznes prowadzę. Tak no, za, tam. Zaprogramowałaś. Więc no. tak, to u mnie było bardziej na zasadzie że ja siedziałam i rzeczywiście jak jakbym chciała, żeby to wyglądało, co mi da spełnienie. Yy, natomiast, no i to było moją największą inspiracją do tego, żeby cisnąć do przodu. No także tak. Coś pięknego. Trochę inaczej, niż ale u mnie jest zawsze trochę inaczej. Olga, kiedyś w szkole zawsze najlepsza, teraz skupiam się na pasjach rozwoju. Tata, Ciśnie, bo za rok matura. Stara się wywołać presję. Co zrobić? Chciałam tacie delikatnie przedstawić mój punkt widzenia, ale jemu niełatwo. on raczej nie lubi zmian. Olga. No jeszcze rok wytrzymasz. Bru bru brutalnie. Jeszcze rok wytrzymasz, <laughs> potem jesteś wolna i tak lecąc po bandzie, to mnie osobiście w ogóle by nie interesowało, co mój ojciec sobie tam myśli. No co wyrzucicie z domu, to będziesz wolna. Eee. Nie, w ogóle przekonywanie na siłę rodziców to, to jest Nie dla mnie... Z nimi nawet nie trzeba rozmawiać. Przychodzisz do domu, dostaniesz na przykład dwójkę, trójkę, bo realizujesz się w swoich pasjach i tyle. Nie zdasz z klasy do klasy, to zdasz za rok. Teraz dla mnie to jest na dzień dzisiejszy takie oczywiste, bo gdyby ktoś mi dzisiaj powiedział, mając moją wiedzę, mój mindset i wiedząc ile wiedzy ja się nauczyłem nie w szkole, tylko właśnie w innych obszarach, i ktoś by mi powiedział, Dawid, pójdziesz do szkoły, to no. Ten śmiech przed chwilą to byłby najbardziej i najmniej obraźliwy chyba dla osoby, której by tam chciała zmienić. Ale też jest tak, że jeżeli ty próbujesz przekonać twojego ojca, to robisz dokładnie to samo, co robi twój ojciec. Ojciec tak, się próbuje przekonać do matury, a ty jego do tego, że lepiej jest inwestować w pasję niż w szkołę. Więc... Ja bym to po prostu robił, ale tego nie komentował, a ani nikogo nie chciał zmienić, tak. bo to jest bez sensu. Robisz swoje, swoje, koncentrujesz się na swoich działaniach i tyle. Kompromis i jedziesz z tym koksem, nie? nie jest matury? Ja myślę. Nie matury, że jest, jest to możliwe, jest to możliwe. Ludzie chcą prowadzić biznesy, firmy osiągać są w stanie pójść na kompromis ze swoimi rodzicami. Pa to pytanie. Marcel. Dawid, a ty generalnie myślisz, że masz szansę osiągnąć oświecenie? Znasz może kogoś na świecie, kto jest na tym poziomie? No, Jezus, Buddha, Krishna, Piątkowski, Malik. Dobre. Generalnie ja nie wiem, czy ja sobie to zostawię na później, <laughs> bo ja jeszcze czasami lubię trochę te emocje inne, jak pragnienie, odwaga, strach. Bycie oświeconym to już chyba, chyba, bo to jest taka teoria. Yy, wyzbycie się wszystkich niższych poziomów świadomości. Kwestia interpretacji tego słowa, co znaczy Ta, oświecenie. Czy, no, no właśnie, no bo teraz tak, yy, ja to kategoryzuję w sposób taki, że przebudzamy się, jak już zaczynamy rozumieć mechanizmy, ale ich nie praktykujemy w wielu obszarach. Tak. To, to jest dla mnie przebudzenie. Oświecenie, no to to już w teorii powinieneś Praktyka. wszystkie obszary życia mieć 10 na 10 Śmigasz. ogarnięty, mhm. inaczej, no jak i oświecony. Czyli przebudzony, że się ocknąłeś, oświecony, że już ogarniasz. Stosuję. Tak, no i teraz wiesz, ogarniasz 99,9% obszarów, no to w teorii oświecony nie jesteś. Także jeszcze chwila. Nie, 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 nie wszystkie obszary życia mam 100 na 100, nie? Jeszcze, jeszcze chwila. Sebastian, Dawid, jak przestać przejmować się opinią innych w ultraskrócie. O, przynajmniej dobrze, że to dopisałeś, bo to był początek tego webinaru. W ultraskrócie. Eee... Z różnych poziomów świadomości mogę ci powiedzieć, to powiem ci tak z różnych. Frajernia, nie przejmuj się. <laughs> Frajerzy to są jechać z nimi. A bardziej rozwojowo to musisz zrozumieć, że oni mieli serio trudne doświadczenia. Musieli być poniewierani, bici, maltretowani przez swoich starych, dlatego później robią to samo innym. I teraz, jak patrzysz w taki sposób na hejtera, że on jest biednym misiem poszkodowanym, powinieneś mu odpuścić. I no to na mnie przynajmniej mocno zadziałało. A Ty masz jakiś taki szybki? No, ten, y, przepraszam za słowo, szczeniaczek, no, po którym który... i tak sprzątasz i no, współczujesz. nie? No. no to nie jego wina. No, no to nie jest ich wina. No. Nieświadome. Także, tak. Misiaczki, mm, wszystkie podbijają zasięgi. Także też są potrzebni. <śmiech> <śmiech> Rafał, dlaczego to szkolenie jest tak drogie? Dla zwykłego człowieka to... To dużo pieniędzy. Słucha się was lepiej, a ceny dajecie jak Krzysztof. Kim jest Krzysztof? Krzysztof Krawczyk. Nie wiem, ośpiewał śpiewał, nie? <grydziś> Dlaczego szkolenie jest takie drogie? Też ja ci powiem tak. Na ile wyceniasz możliwość bycia milionerem? Możliwość bycia szczęśliwym na Na ile wyceniasz, tak, nie wkurzanie się już nigdy. Na ile wyceniasz. Szczęśliwy yy, związek. Przebywanie. Z ludźmi, tylko teraz sobie musisz to wyobrazić, którzy są szczęśliwi, realizują marzenia, e, są wolni finansowo i tak dalej. I teraz budujesz relacje, jakie chcesz. Na ile ile to jest warte? I teraz jak ja naurałem się, 14 lat, średnio myślę, po minimum z godzinę, dwie dziennie się uczyłem przez 14 lat codziennie, gdzie były lata, że się uczyłem po 8, ale były też momenty, że się uczyłem, nie wiem, z pół godziny tylko, powiedzmy, że średnio, średnio to są dwie godziny dziennie. Tyle przeorałem rzeczy w biznesie, na praktyce, tyle przeorałem w związkach, tyle przeorałem na wszystkim. Teraz, ile byś chciał, żeby to kosztowało? I teraz dla mnie to jest za darmo, bo ja rozumiem tego wartość. Ludzie płacą zawczasy dwa tysiące za Olimpię, 5 dni i, i to Jadą jest okay. się powkurzać, nie, drzeć mordę, niezadowoleni itd. i tak dalej. Teraz. Patrzenie na cenę to jest też poziom wibracyjny. To tak. też tak jest. Teraz, ja kiedyś też mówiłem, że, a drogie auto, o, drogi telefon, o, drogie coś tam, o, droga książka. To nie jest problem, że coś jest drogie, tylko to, że ty jesteś biedny. I teraz mindset biedaka jest taki, że wszystko jest drogie, I niedostępne taniej. i tak dalej. A Bayer polega na tym, że jak my wzrastamy, to zaczynamy więcej zarabiać, bo to, bo to się równa. Jesteś ogarem zarabiasz więcej. Jesteś nieogarem? Nie zarabiasz więcej. I teraz żeby zmienić z nieogara w ogara, to rozwój duchowy się kłania, bo dopiero na tym fundamencie jak zmienisz nawyki lenistwa w pracowitość, samodyscyplinę, yy, znaczy przekształcisz yy, właśnie bycie niezorganizowanym na powiedzmy samodyscyplinę, narzekanie w kreatywność, na, narzekanie na działanie i tak zaczniesz odkręcać się, to nagle zrozumiesz, że tak jak mi się wydawało kiedy to było 5-6 lat temu, 6 już chyba, ja my sobie myślałem, jak był ten dramat, wiesz, bankructwa mm -hmm. i tak dalej, że Boże, ile, ile to musiało być pieniędzy, gdybym mnie zarabiał 15 tysięcy złotych? Teraz to ja mam 30 tysięcy kosztów. Trójka, 3 tysiące moje auto, teraz 3,5 ojcu kupiłem, 1700 Ani, 1700 mamy, motor 1700 i teraz tak, wszystko trzeba ubezpieczyć. Ja mam kosztów na 30 tysięcy i teraz no to. Teraz musisz się zastanowić, czy szkolenie za 1200 od gościa, który ogarnął tyle i tyle, od Ewy Malik, która jest po prostu przepiękna. To właśnie tyle na mój temat, tyle, słuchajcie, dobra, dobra. tyle na mój temat. Ale spokojnie wlecicie I do moją salę, do mojego studia. Widzicie, i teraz widzicie i teraz na wszystko można różnie patrzeć. W zależności, w zależności na jakim poziomie świadomości jesteś, w zależności co przepracowałeś, w zależności co wiesz, jaką wartość daje, tak coś może być drogie albo tanie. Także myślę, że dosyć długi wywód zrobiłem. Ale mam nadzieję, że ci to pomoże troszeczkę inaczej patrzeć na rzeczy, bo ja rozumiem, dlaczego Brightling kosztuje. To, to jest hit. Kupiłem go za 6-7 tysięcy 15 lat temu. To była pierwsza rzecz, którą kupiłem mm -hmm. sobie za swoje pieniądze. A teraz jest warty 15 tysięcy, podrożał. Teraz dlaczego Brightling tyle kosztuje, a Casio kosztuje, nie wiem, 100, 200, 300, chociaż może nawet 400 zł. Dlaczego? Bo pewna jakość tak Apple tak jak my siebie szanujemy. Ja wiem jaką to ma wiedzę jaką to ma moc przede wszystkim jak może zmienić życie to jest i tak za darmo. Te szkolonka w szczególności z nami za niedługo będą za pięć koła także to tylko tak od siebie mówię że takiej ceny nie będzie na bank już y, never ever nie będziemy tak tanio takich rzeczy robić aż na pewno nie stacjonarnie. Online to jeszcze ale na pewno nie stacjonarnie. Także kochani tu i teraz zbijamy i lecimy. Ale poleciałem, co? E, Erik, Jakie kanały na YouTube polecacie z rozwoju duchowego i osobistego? Ewa, Malik, Dawid Piątkowski. <grywa> Serio. Ale dopóki nie ogarniecie na przykład mojego kanału na maksa, to ja bym się nie pchał w inne, bo inne są trudniejsze. Komplikują ludzie ja, bardzo. Ja z polskich to nikt do mnie nie przemawia. Naprawdę. Nie wiem, wibracyjnie jakoś nie czuję. Przemawiają kanały angielskojęzyczne, no ale to Zasad Guru, Kartol na pewnym etapie, Ewan Carmichael, to są wszystko ang anglojęzyczne. And Robbins, fajnie. Też mhm. fajnie. Mateusz. Ja polecam różne wykłady filmiki na Wattsa. O, podpowiedział, też też go uwielbiam. Koko. Kiedy poczuliście, że duchowość jest tak istotna? Jaką formę drogi duchowej wybraliście? Hmm. Koko Angela. Ciekawie, czy tak masz to nazwisko, czy to jest taki pseudonim. Fantastycznie. <laughs> Kiedy poczuliście, że duchowość jest tak istotna? Ja poczułem w sekundzie, jak zrozumiałem, że myśli mi się same myślą i że mam emocje, których nie chcę mieć w ciele. To nagle było takie, to nie jest, że to było ważne, tylko to ja siebie nie kontrolowałem, to ja mogłem się kontrolować. To ludzie się nie kontrolują, to to było jakby tsunami we mnie uderzyło. No u mnie ego, nie? To W tej sekundzie, to nagle się stało jedno z najważniejszych rzeczy na planecie mm -hmm. Ziemia. A jaką formę drogi duchowej wybraliście? No ja wybrałem taką, że po prostu się tego wszystkiego cały czas uczę Wieczny i doświadczam. Mm -hmm. Tak, to, to taką drogę, czyli nie, nie ma tu jednej chyba drogi. Bo rozwój duchowy to nie jest religia, tylko to jest czerpanie z mądrości najwybitniejszych tego świata, z różnych y, krain, y, rodzajów wiedzy i tak dalej. Łączenie tego w jedną kulkę i staranie się grania w grę zwaną życiem. Dokładnie. Jak najfajniej, nie? No u mnie, u mnie to ego tak fajnie. To, to było tak, że nie trzeba się urodzić geniuszem, nie trzeba się urodzić turbo utalentowanym, pięknym, w ogóle same fiołki aniołki, żeby osiągnąć sukces. Żeby być szczęśliwym i trzeba się urodzić w turbo bogatej rodzinie, generalnie trzeba zwalczyć swoje ego. No, to się <grywa> trzeba do, się do, zacząć do... rozwijać i wtedy zaczyna być naprawdę fajnie. Do tego to się sprowadza, tak. no bo jak jest to ego, to... To jest yy, nowy start w życiu. O, tu jest dobre pytanie. Uuu, ale dobre pytanie. Kochani, zada... Zada... proszę, wrzucimy Was bardzo serdecznie o pytania, bo lecimy z tym dzisiaj e, grubo. To, to już, już początek widzę, że jest dobry. Marta pyta. Gdzie jest granica między akceptacją partnera a różnicą w poziomach świadomości partnerów. Partner na dumie złości, który zaczyna ściągać w dół, tutaj nie ma akceptacji partnera. Jedynie baj. Tak? No i to teraz... I teraz to jest tricky. Ja bym powiedziała, że to zależy od Ciebie. Bo możesz być taka, że lubisz wyzwania, challenge'e i sobie myślisz, a ciula zainspiruje, przepraszam za, za grubo ryszenie. ale ja tak miałam na początku, powiem szczerze, z Romanem ten pierwszy miesiąc, bo przyjechał chłop. Z Rosji. Dobrze tańczący. Ego po z prostu z Syberii w ogóle. Bo to Rosja to, to jedno, że stan umysłu, to jest Syberia. No. Bóg i car już jechał, <laughs> rozumiesz? I on wszystko na i wszystko super. No i ja miałam w sumie wybór. Albo ja powiem, że sayonara, nie. My tego razem nie zrobimy, bo chłopie się nie dogadamy. Albo Pepsi Cola Challenge spróbuję, nie? I z tej <laughs> no. Pepsi Coli Challenge się okazało, że ja chłopa zainspirowałam, on mnie zainspirował i skończyliśmy razem. Aha. od turbo wrogów, po, po miłość, po love story, poprzez rozwój. Więc teraz jest kwestia tego, ja mogłam mu wtedy podziękować za współpracę. To jest tricky, no. Tak, i szukać kogoś innego i może na jakimś innym bym zrobiła ten Pepsi Cola Challenge. Mm. To jest tricky. No. To Ale jest tricky, opłacało się. Opłacało bo jak się, zaczynamy bo się sami być ogarnięci, to druga osoba przy nas, niezależnie kto by wzrasta. był, wzrasta i wzrośnie. Problem jest w tym, jak my chcemy zmienić tą drugą osobę, czyli problem jest w nas, że jesteśmy zakładnikami pragnienia. Jak pragnienie miota mną, to ja chcę, żeby świat był inny, ludzie byli inni niż są. Jak ja się wyzbywam woli, żeby pies przestał szczekać, czy partner przestał być niemiły, to nie mam z nim problemu. I teraz tu jest ten właśnie tricky land, kiedy ktoś ma tak negatywną energię, że mówisz mu baj, a kiedy to ty masz w sobie problem, że irytuje cię ta druga mhm. osoba. Czyli jesteś irytacją i jeszcze masz w sobie pragnienie, żeby zmienić tą drugą osobę, czy kiedy jest problem w tobie? Ach, to Triki, powiedziałaś. Pięknie, pięknie. Ale ty zaczęła się bo. Pięknie. <laughs> Emilia, mega i łapka. Erik, dzięki. Czy pracujecie z bioterapeutami? Skoro tak dużo mówicie o energetyce, świadomości i tak dalej, kiedy zaczęliście i skąd taka świadomość? Adrian, jak wezmę balon i zrobię tak, to się, włosy mi się elektryzują i ja nie muszę z bioterapeutami ogarniać, żeby wiedzieć, że wszystko jest energią. Atomy, tak. cząsteczki, to wszystko krąży. No tak, no jeszcze trochę jak się liznęło fizyki kwantowej, no to, to już się zaczyna generalnie wszystko. W ogóle żyjemy w kosmosie, który się, wiecie, na kulce, która się kręci wokół drugiej kulki. Wisa wisi w jakiejś przestrzeni. Tak, wiesz, nie, nie, macham, czuję wiatr, nie widzę go, wiesz, coś tu jest, ale nie ma. Mateusz pytanie, jak działać się rozwijać gdy okoliczności są niesprzyjające Mateusz, Mateusz, Mateusz w ogóle ciekawe i tu fajnie może zainspirować Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger. Schwarzenegger. <laughs> e, który, jego filmik jest fajny, jak on opowiada jak się szykował do zawodów będąc w wojsku nie? <laughs> i jak trenował właśnie <laughs> no, po hit. godzinach, to, to w ogóle pokazuje, że nie ma sytuacji, gdzie się nie da no. Jak mówisz, że się nie da, to znaczy, że ty sam z siebie limitujesz. Także zawsze można znaleźć to rozwiązanie, że tak powiem, z, z problematycznego położenia, i to, co jest najważniejsze, coś zależy, jak bardzo ci na tym zależy, żeby iść do przodu, nie? Pocisnąć to. Dla mnie w ogóle to jest wymówka. Okoliczności sprzyjające. nie ma czegoś takiego de facto jak okoliczności sprzyjające. Bo jak jesteś osobą, która bierze feedback, i to nam gdzieś też na początku mówiliśmy, tak. że wyciągamy informacje, no to dobra, tu się nie da, to idę tu, jak nie tu, to tu. Ale to nie jest, że coś jest niesprzyjające, bo... E, jak... wiesz, ciekawy jest ten motyw, że na przykład y, u nas y, mówi się, że w sporcie my nie mamy infrastruktury, że ja, mamy nie nie świata i tak dalej, nie tak dalej, ten, tak dalej, tak a, a wiesz, a na przykład olimpiady wygrywają ludzie z Afryki? Którzy nie mają nawet w połowie tego zaplecza, co, co na przykład my, i, i pokonują rekordy y, świata. I, I, to, I to jest chyba najlepszy ten, że tu chodzi o mindset, Tak, o a nie osobowości. o czynniki zewnętrzne, które ci mają pomóc. Tak. Pięknie, o Jezus Maria. High five mentalnie. <laughs> Piotr, Dawid, Jewa, robaczki kochane. <laughs> Powiedzcie mi coś na taki temat. Rozwijam się w branży projektowej i chcę nadal cisnąć w tej dziedzinie, ponieważ bije y, to z mojego serduszka. A zdarzają się momenty, które mnie dekoncentrują, Tak, jak teraz podjąłem decyzję, a raczej moje ego, że będę się bawił w agenta ubezpieczeniowego. Nie interesuje mnie to w ogóle, natomiast odczuwam, że rezygnując z tego, znowu tracę okazję do nauki nowych rzeczy. Co o tym myślicie? Może jest słowo klucz, który doprowadzi mnie z powrotem do, do dobrej tory? A, czytał, czytał ten? <laughs> Transformację świadomości czytałeś, co? Słowo klucz? E, dobra, robisz jedno, a drugie robisz, a nie chcesz tego robić. Jak zaczynasz rozumieć mechanizm ego, no to nie, myśl, nie, nie angażujesz się w ogóle w tą wewnętrzną wojnę. Wiesz, bo tu masz tu, tu coś ci podpowiada z jednej strony, tu coś z drugiej, to, to w ogóle tego nie ma. Tu jeden problem na bok. Druga rzecz, jak rozumiesz, że emocje, które masz w ciele, możesz zmienić, czyli nie wiem, dopiero jak zjesz ciastko i wypijesz kawę, podejmuj decyzję, bo ci sk cukier skoczy. Będziesz się lepiej czuł, to lepiej jest podejmować decyzję po ciastku niż na przykład rano, jak stałeś, ledwo co, bo kortyzol jest wystrzelony. Mm -hmm to już masz na przykład drugi trik. No to dopiero wtedy podejmuj decyzję. A trzeci ostatni jest taki, że jak będziesz fajną osobowością, to niezależnie gdzie ty będziesz, co ty będziesz robił, to nic nigdy nie tracisz, bo nieważne gdzie ty jesteś, zawsze tam będzie świetnie. Czyli i zawsze czegoś się nauczysz. <laughs> Wiesz co, jeżeli wyślesz ogarniętego chłopa byle gdzie i tam będzie fajnie. Czyli nawet wyobraź sobie, że idziesz ze mną na jakąś wieś jedziemy i przerzucamy gówno widłami. Jakiś łajna, wiecie, są takie na wsi Ja miałem dziadka, to ten przerzucałem. Gnój, sorry. To, 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 to było, gwarantuję ci najbardziej bekowe przerzucanie doświadczenia. Gno, doświadczanie życia w Twoim życiu. Dlatego to nie ma znaczenia, co my robimy, tylko kim jesteśmy. Tu trzeba trochę właśnie zawsze wchodzić do wewnątrz, a nie rozwiązywać problemy zewnętrzne, bo one są z, w nas są. Ha. <laughs> Nie zanalizuje, co? Nic, nic. Milczę po prostu. <laughs> Proszę, Piotr, łykam, łykam wiedzę, którą się dzielicie. Zmiana o 180 stopni. Sam zaczynam prowadzić szkolenia mentalne wśród rodziców dzieci. Super. I yy, uświadamiając ich, jak, jakie powinni mieć podejście do tematu piłki nożnej ich rozwoju. Pytanie, jakie mielibyście wskazówki, jak trafiać do tych bardziej opornych? Na pewno nie chcieć ich zmieniać. Czyli jak dasz im przestrzeń, to paradoksalnie oni się mogą gdzieś Bardziej tam uchylić. Pójdą w to. No. <laughs> Na pewno nie chcie ich zmieniać. Czyli jak będziesz chciał za dobrze dla nich, to to nie wyjdzie. <laughs> Czyli odpuść, a może będzie ci dane, i jak będziesz ogarnięty, to zaakceptujesz to. Nie i oczekiwać i powiesz, się od nich, że oni się ogarną. nie? Tak, bo nie jest twoim celem, żeby zmieniać rzeczywistość. Ty masz być tą zmi dobrą zmianą w świecie, a inni pod tym wpływem albo się dostosują do tych twoich wibracji, albo nie. I jak jesteś dobrym duszkiem, to akceptujesz i to, i to. Zmienią się fajnie. Nie zmienili się. Nie, nie fiksuj się na tym, który się nie zmienił. <grym> no, dokładnie. Szkoda na eee... Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Was, serduszko niebieskie. Bardzo miło. Kochani, jeszcze odpowiemy na trzy pytanka, bo którą mamy już godzinkę, tak, 22 dobiła. Ostatni raz prosimy Was o udostępnienie. Jak kochani udostępniacie, wiecie o tym, że jak nawet jedną osobę odkręcimy i będzie jednego duszka więcej świadomego, to ten duszek potem zaleźnie i następne duszki. Także bardzo was prosimy z całego serca o udostępnianie. W ten sposób te dobre wibracje się roznoszą po, po sieci po całym świecie. A o to w tym wszystkim chodzi, żeby wzrastać, żeby było coraz fajniej, bo, bo im więcej ludzi świadomych, tym, tym fajniej. I udostępniając, bierzecie udział w konkursie. Także y, trzy osoby wygrają po nasze dwie książki. Y, dzisiaj po już live, po zejściu ze sceny, w komentarzu napiszę, które trzy osoby udostępniające zwyciężyły. A teraz przechodzimy do trzech ostatnich pytań. Dawaj, lecisz. I lecimy. Tam, 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 tam. O, Adrian, jak połączyć stan tu i teraz z ciągłym rozwojem i zmianą swojej osobowości? Dosyć ciekawe pytanie. Dla mnie to jest y, prosta sprawa. Dedykujesz. Tak, no. <laughs> w momencie, kiedy dedykujesz swój czas na rozwój, czy na przykład oglądasz, czy czytasz, to koncentrujesz się tylko i wyłącznie na tej jednej czynności. Czyli na przykład Błędem mojej opinii będzie to, że oglądając czy jakiś filmik na YouTube w tym samym czasie się skroluje Instagrama. E, więc Albo, tak, no. oczywiście, że Albo z to. Z kim się rozmawiasz, że jesteś na telefonie, a niby więc, z kim e, rozmawiasz. dla mnie, jak gdyby jakbym mogła tu i teraz przenieść na rozwój i na edukację, to jest maksymalne koncentrowanie się. Na tej czynności rozwoju w danym momencie, czy słuchaniu prelekcji, czy na przykład e, czytaniu czegoś i tylko i wyłącznie cała Twoja energia jest skoncentrowana właśnie e, na tej jednej czynności, nie rozpraszasz się na pięć innych, bo tam, gdzie idzie Twoja energia, tam pojawia się sukces. A ja bym to tak ugryzł. Bo to jest. Ja mówię, ciekawe. jak ja to robię. <laughs> tak, bo to, to, to okej, okay, to wszystko działa. Tylko ja teraz, jak patrzę przez mapę poziomu świadomości, to dla mnie korzystanie z myśli, z umysłu, z intelektu, to zawsze będzie poziom rozumu. Tu i teraz inaczej, bo to, bo to jest kwestia nazywnictwa. Bo możesz być tu i teraz ucząc się. Ale myczek jest taki, że jak już wyłączamy myśli. To zaczynamy być na tym poziomie pokoju. Mm -hmm. Gdzie się to odczuwa, jest ta obecność taka już nie na myślach, nie na intelekcie. Tylko bardziej taka otwarta. Czyli tak jak ty tańczysz mm -hmm. i tam doświadczasz movementu mm -hmm. ciała i bardziej zapach, i tak, wszystko się wyzwala niesamowicie. Tak to jest gdzieś tam w okolicach tego pokoju. I w teorii, ale to jest kwestia nazewnictwa. Bo możesz być tu i teraz ucząc się, edukując, malując, no, możesz być. Ale ten prawdziwy pokój masz wtedy, kiedy wyłączysz rozum. Ale w życiu nie chodzi o to, żeby być tylko cały czas tu i teraz. Co to za problem, że co jakiś czas wpadniesz sobie na rozum i intelektem się będziesz coś mm -hmm. na przykład w biznesie chciał rozwiązać albo jakiś problem, bo ci chata płonie. No i teraz wiesz, stoisz przed domem no i teraz wiesz, musisz to ogarnąć. No i teraz niby na tu i teraz możesz zadziałać nie wiem, wbiegając tam i biegając jak głupi, a jak będziesz mądry, to może najpierw się rozejrzysz czy jest jakiś hydrant gdzieś, nie? <noise> tu i teraz stoisz, obserwujesz, że pięknie płonie. O, jak pięknie płonie. <noise> I teraz wchodzenie do umysłu nie jest wcale złe, także ja bym nie robią z tego Twittera z takiego świętego grala, że cały czas musisz być tu i teraz. Chyba, że te tu i teraz rozumiemy tak jak mu powiedziałaś, że mamy, wiesz, niby rozmawiam z tatą albo mamą, a tu se scroluje. Tak. Także to zależy, kwestia nazewnictwa. Mm -hmm. To by trzeba było może jakoś w nowy sposób <grym> poukładać, żeby to było bardziej, że to jest to, to jest to i teraz wiemy o co mm -hmm. <grym> chodzi. <grym> Mm, to ja mam szkołę jutro, a ty dalej tutaj się, siedzi... <noise> dalej tu z wami siedzę i notuję, ale <noise> szkoła nie zając Zawsze możesz nie zdać i masz za rok drugą szansę. To nie żaden problem. Eee... Ja miałem przepisać. <noise> Rozy tu gadają, nie? skoro wszystko jest energią, to czemu tych polityków jeszcze nie trafiło coś z siły wyższej? <noise> Sławodziad Mateusz. Coś tam trafiło, wiesz, jest mądrzej jak 2000 lat temu, nie? Także coś tam progresują. No ale dajmy im trochę jeszcze czasu. Nie? Tam jest Golandia. Pamiętajmy, że y, ludzi, którzy są tam, wybierają ludzie sprzed telewizorów. Y, także no jeszcze trochę takich live'ów i tej świadomości musi się przelać. I dlatego udostępniajcie. Każda jedna osoba może zarazić potem wiele. Jeszcze trochę trzeba to podkręcać, żeby ta głupota sprzed tysięcy lat. Się odkręciła u wszystkich ludzi. Także dajcie Wyplenić chwile. pewne przekonania. No, to jeszcze trochę, nie? No. Dwa tysiące lat i będzie spoko. <laughs> Może szybciej, bo ten internet jednak trochę nauczył. Tysiąc lat i będzie spoko. <laughs> e... O, Krzysiek. Co z wiedzą, której się dowiedzieliśmy i która jest po krótkim czasie ulotna? I to jest piękna klamerka, myślę, tutaj na, na, na dopełnienie tego. No, wszystko fajnie, pouczyli się. No, jeżeli coś, slangowo powiem, nie siadło, to oznacza, że jeszcze nie do końca zostało zrozumiane, tak? No bo ja to zawsze widzę tak. Pierwszy mechanizm to jest taki, że my w ogóle zauważamy, że, że coś jest. Coś, wiedza nam daje to, że zauważamy, obserwujemy hmm. jakiś tam obszar. Potem kiedy my zrozumiemy, że on jest, mamy tą możliwość, żeby go zaobserwować u siebie, a potem to było u mnie tak, że ja już byłam w stanie z nim dealować, czyli sobie gdzieś tam radzić wewnętrznie i już się z nim świadomie challenge'ować. Więc jeżeli ja na przykład się zatrzymałam na etapie, że ja go widzę, ale nie jestem w stanie nic z nim do końca zrobić, to oznacza, że jeszcze I nie, nie do końca. Nie końca... chcę nawet z zrobić. Że ja jeszcze problem, nie do końca skumałam, czy jeszcze muszę teraz z nim posiedzieć i się pozajmować. I to jest dla mnie taki trochę never ending story. Dopóki on we mnie nie siądzie, się nie stanie częstką mnie, ja se czytam, rozwijam się jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, aż nagle jest tada! Taki przykład jest z, z, z na przykład brakiem porządku w domu, że jesteś, wiesz, burdel, przychodzisz, widzisz burdel, ale nic z nim nie robisz. I mówisz, to chaos, w to jest, chaosie to jest, to czuję to się To, to jest raz, drugi motyw, trudniejszy, ehm, patrzysz na siebie w lustrze i mówisz, ja pierdziele, jest dramat, dalej nic z tym nie robisz. Czyli te pierwsze etapy są uświadamiające, czyli zaczynasz rozumieć, że problem jest, tak jak powiedziałaś, a potem no, jest kilka metod. A, idziesz na takie szkolenie, jakie my ogarniamy i teraz w tych różnych obszarach życia, Dostajesz narzędzia, dzięki którym jesteś w stanie przyspieszyć etap od wiem, że jest problem, do zbudowania nowego nawyku i w ostatecznym rozrachunku stania się osobowością, którą chcesz być. To można przejść na skróty. Jak masz wszystko pięknie, przepięknie poukładane, mhm. wiesz gdzie jesteś, wiesz co jest następnym etapem, bo. No, właśnie to, to będzie jakby yy, magia tego szkolenia, że my to wszystko będziemy mieć poukładane etapami. I nie oszukujesz sam siebie, bo ile razy doświadczyliśmy w życiu nawet z tej naszej krótkiej współpracy, kiedy yy, robiliśmy jakieś tam wykłady dla innych ludzi, że ludzie mówili. Wszystko już, Wszystko, już. Ja spoko, już mam, super, tu już, Ta, tego, a do domu i, i, i nie wiem, jakaś pierwsza tam, wiesz, negatywna do. sprawa dla nich i już nagle jedzie sukusem, tak, także no, tu też trzeba umieć... Jeszcze duchowego, jeszcze jest to, jeszcze jest tamto, jest tutaj tych pułapek trochę. Trzeba być naprawdę tak szczerym ze sobą, takim naprawdę, że, że wiesz, nie oszukiwać się, że jest, już ogarnąłem, wiem, bo, bo, bo tak wypada. Tak jest dobrze, nie przyznaję się do tego, że, że gdzieś to tam we mnie nie siadło, tylko ja myślę, że naprawdę dać sobie czas i, i wałkować. Wałkować nie ma innej drogi. Z jednej strony czas i akceptacja, że to wszystko musi trwać, bo gdyby to było wszystko takie proste, to by byli sami ludzie przebudzeni, oświeceni i wszyscy by byli ogarnięci, a nie są. Także to jest pierwsza rzecz, że to nie jest łatwe. Druga sprawa, osoby, które chcą to ogarnąć, ogarną to ostatecznie. Czyli tu jest taki spokój ducha powinniście mieć, że tak czy siak to ogarniecie. Kwestia. Kiedy? I tu jest taki mały minusik, nie? że wiecie, nie wiem, jak tam w większości z Was życie wygląda, ale jak wygląda słabo, to jeszcze długo będzie może wyglądać. Im więcej słabo. nieświadomych mechanizmów, tym wolniej ten proces przebiega, nie? Tak, ale jak już uruchamia się, i to jest, to jest piękne, że do nas na takie szkolenie nie dołączają osoby przypadkowe, tylko to już są osoby, które chcą, które już mają Konkretny power, które już chcą tak. iść, które już są na tej odwadze, już chcą to wszystko po prostu optymalizować. Także. Rozumieją wartość w ogóle tej wiedzy, nie? To jest. Już są w tym fajnym pędzie. Jak jeszcze jesteś w tym pędzie takim hmm, a co teraz? Du, 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 to jeszcze musisz po prostu chwilę poczekać. Może <laughs> było fajnie. Nie daje, nie? Przeczytałam Ta. książkę, i nic się nie zmieniło. No, i to... To, to też jest często taki motyw, że e, ktoś oczekuje, że nie wiem przeczyta jakąś książkę i nagle to się wszystko samo, samoistnie będzie realizować. Nie? No tak, na siłowni chodzą, tydzień, dwa, nie ma efektu. Kupują i, jak, zrezygnowany. I... Kanał na YouTube, 10 subskrypcji. Ja nie będę youtuberem. Po tygodniu, bo. No, nic no tak nie, nie to działa. No. Ale ta jeszcze raz, no. wróćmy do, do tego, że naprawdę w moim przypadku duchowość rozwój daje mi umiejętność do prowadzenia każdego projektu do końca. Czy to jest schudnięcie 5 kilo, czy to jest dieta, czy to jest zdobycie jakiegoś poziomu w moim tańcu, czy to jest wyprowadzenie zawodnika do jakiegoś poziomu, czy to jest prowadzenie z Dawidem tych wszystkich eventów, Czegokolwiek się nie zabieram, wiem, że jestem w stanie doprowadzić to od początku do końca. Nie demotywuje mnie to, że coś będzie się odbywało na przestrzeni na przykład kilku lat, jak zrobienie z mistrza, czy nie, bo ja głęboko jestem przekonana i wierzę w to, że. że... Jestem w stanie nabyć narzędzie, że ich na dzień dzisiejszy nie posiadam, żeby dopiąć jak gdyby tego swojego zamiaru. I to jest dla mnie na dzień dzisiejszy najważniejszy taki ultimate aspekt rozwoju, że jesteś w stanie po prostu wszystko. Jesteś jak Avenger. No co ja mogę powiedzieć, no. 13 książek ponad 100 domów wybudowanych. No masz rację, no. No ja jedna, też jest fajnie.